Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj przygotowałam materiał o 10 sposobach, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, bo dużo mówi się o tym, jak dbać o zdrowie fizyczne, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale też warto nie zapomnieć o swoim zdrowiu psychicznym i zadbać o nie. Pierwszą rzeczą jest to, aby mówić o swoich uczuciach, aby ich nie tłumić w sobie, bo one się będą wtedy w nas zbierać. Czy też na przykład, jeśli chce nam się płakać, to jeśli się wypłaczemy, możemy poczuć taką ulgę. Płacz może być oczyszczający. Ja na przykład zawsze, gdy płaczę, potem już czuję się lżej, czuję się po prostu lepiej. Kolejna rzecz to wyznaczanie sobie celi, krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Bo jeśli mamy w życiu jakiś cel, to wiemy, dokąd dążymy, dokąd chcemy iść, nasze życie jest wartościowe, ale też ważne jest to, aby wyznaczyć sobie właśnie takie małe cele, małe kroczki, żeby nie porywać się na głęboką wodę i nie czuć później takiego rozczarowania, że nie udało nam się osiągnąć jakiegoś celu. Kolejna rzecz to aktywność fizyczna, która jest bardzo pomocna, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie fizyczne, ale i również zdrowie psychiczne, bo podczas aktywności fizycznej wytwarzają się endorfiny, hormony szczęścia, no i wtedy od razu mamy lepszy nastrój, także warto chociażby wyjść na spacer, popraktykować jogę czy medytację, wystarczy 5 minut dziennie, a można już zauważyć poprawę na przykład naszego nastroju, możemy czuć się bardziej też tacy zrelaksowani, odprężeni. Szczególnie jeśli mamy w życiu stresujący czas, to aktywność fizyczna na pewno może nam pomóc. Kolejny sposób to utrzymywanie realnych kontaktów z ludźmi, bo internet jednak nie zastąpi prawdziwej interakcji, takiej prawdziwej, szczerej rozmowy w cztery oczy. I też warto pamiętać o tym, żeby nie porównywać swojego życia z życiem innych, które widzimy w internecie, bo jest to naprawdę tylko taka mała cząsteczka. Nie widzimy zazwyczaj na profilach społecznościowych codzienności innych. Kolejna rzecz, według mnie bardzo ważna, jest to posiadanie własnych pasji. Ja nie mogłabym żyć bez pasji, mam ich mnóstwo. Warto jest znaleźć coś, jeśli tego nie mamy, to szukać, próbować nowych rzeczy. Znaleźć po prostu coś, co będziemy uwielbiać robić, co będzie nam sprawiało frajdę i wtedy na pewno będziemy czuć się szczęśliwi, jeśli będziemy pielęgnować nasze pasje. Co jeszcze ważne jest zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego? Dbanie o właściwe odżywianie, bo jeśli jesteśmy głodni, na przykład ja tak zauważam po sobie, jeśli jestem głodna, no to już od razu zaczynam się robić taka zła, poddenerwowana, jak i również właśnie dbanie o ruch i odpoczynek. Odpoczynek jest naprawdę bardzo ważny, bo jeśli jesteśmy ciągle zmęczeni, przepracowani, no to możemy być chronicznie zmęczeni, możemy czuć się wypaleni, także jak najbardziej czasami trzeba sobie odpocząć, nie zawsze musimy spędzać nasz czas produktywnie. I też warto nagradzać się chociażby za nasze małe sukcesy i celebrować je. Co jeszcze? Uważam, że warto sobie stawiać w życiu wyzwania i wychodzić z naszej strefy komfortu, bo jeśli opuszczamy naszą strefę komfortu, czujemy, że się rozwijamy, czujemy, że możemy naprawdę zrobić w życiu wszystko i też czujemy się wtedy na pewno lepiej, czujemy się szczęśliwsi, bo często jest tak, że tkwimy w naszej strefie komfortu i wydaje nam się, że jest okej, nie jest źle, ale tak naprawdę my wtedy stoimy w miejscu. A jeśli opuścimy tą strefę komfortu, możemy zobaczyć, jak tak naprawdę wiele rzeczy możemy zrobić, tylko gdy przestaniemy się bać, gdy zaczniemy przełamywać nasze bariery. Kolejna rzecz to nieporównywanie się do innych, nieporównywanie naszego życia do życia innych, bo my patrzymy z własnej perspektywy, nie możemy nigdy w 100% wczuć się w sytuację danej osoby. Czasami może nam się wydawać właśnie, że życie tej osoby wygląda inaczej, a tak naprawdę może być inaczej. Także warto skupić się na sobie, nie porównywać się z innymi. I już ostatni sposób jest to proszenie o pomoc. Na przykład jeśli mamy jakiś problem, coś nadgryzie, a mamy taką bliską, zaufaną osobę, z którą wiemy, że zawsze możemy szczerze porozmawiać, jakby uzewnętrznić nasze emocje, może sięgnąć po jakąś radę. Często taka rozmowa może naprawdę dużo, dużo nam pomóc. I to już wszystkie sposoby. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Moim zdaniem, jeśli chcemy wieść dobre życie, ważne jest to, aby dbać o nasze zdrowie psychiczne i myślę, że takie sposoby są naprawdę uniwersalne i jak najbardziej dla każdego. I to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Dziękuję serdecznie wszystkim za obejrzenie i już do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!